pod wieczór dostałam informację, na grupie dziewczyna napisała, że dzisiaj będzie widać zorzę znowu. I tak, tylko wiecie co? Kiedy wyszłam szukać tej zorzy, kiedy były bardzo fajne parametry na aplikacji, w aplikacji, tak, przyjechały dwie straże pożarne, dosłownie 2-3 domy od nas w innym szeregu, a cała ulica była oświetlona strażami, one były około godziny, tam strażacy coś sprawdzali, nic poważnego się chyba nie działo, bo ani nikt nie panikował, bardzo spokojnie ta akcja przebiegała, więc no prawdopodobnie nie było się czym martwić. Zrobili co mieli zrobić, oczywiście Tymon mnie wyciągnął, kazał mi stać na tym zimnie i patrzeć na te straże, a oni po prostu zaparkowali na głównej uliczce tej tutaj osiedlowej i chodzili na tyły tego szeregu, więc nawet nie było widać co się dzieje. Było czuć lekki taki zapach spalenizny, ale to był naprawdę lekki zapach, więc tak naprawdę nie wiadomo co tam się wydarzyło. No i pojechali i sobie myślę, aha, no to już po zorzy. Ale dobra, ważne, że na ulicy spokój, że się nic nie stało poważnego. Ale przed chwilą dziewczyny zaczęły wrzucać, że znowu się zaczyna i tak dalej. Ja tam patrzę, widziałam właśnie wcześniej, że ludzie wrzucają z nadmorza, jakie piękne zdjęcia zorzy. Ja sobie myślę, no to ja znowu przegapiłam, bo nie było jak. No, ale właśnie przed chwilą dziewczyny napisały, że znowu się zaczyna i wyszłam i faktycznie zrobiłam. Zobaczcie sobie tutaj zdjęcia tu. Tu. Oglądajcie, natrzaskałam tych zdjęć, prawie wszystkie takie same, ale pooglądajcie sobie. Ja teraz spróbuję wyjść i może ja to robiłam tak jakby na trybie nocnym, z dłuższym czasem naświetlania i zdjęcia bardzo ładne wyszły. Była widoczna gołym okiem, oczywiście bardzo bledziutka. Na początku było widać tylko jakąś smugę i jak się tak człowiek dłużej przypatruje, to ten kolor wyłapuje i ona była właśnie taka czerwona. A tutaj obok możecie słyszeć Tymona, on je laska. On dzisiaj chyba nie pójdzie z wrażeń spać. Już jest bardzo późno, a on dalej nie śpi. No i teraz sobie zażyczył coś do jedzenia. On, ja jem. Tak, on już po 21 ogólnie nie je, ale bo mu nie pozwalam, tak to by chciał jeść, ale mu nie pozwalam, no ale w drodze wyjątku mu pozwoliłam. Dobra, idę zobaczyć na zewnątrz, czy złapie kamera. No, jak widzicie, kamera niczego nie łapie. Jeśli chodzi o zdjęcie, teraz zrobiłam próbne, czy w ogóle ją jeszcze w jakikolwiek sposób widać. No coś tam ledwo złapało, ale jeśli chodzi o kamerę, to ona tego nie łapie. No przykro mi. Musicie się nacieszyć zdjęciami. Cześć Wam! Mamy niedzielę i ja jadę się szprycować. Tak, jadę do Eli na witaminkę B12. I to tak spontanicznie wyszło, bo wczoraj się dogadałyśmy na ten dzisiejszy dzień. I się bardzo cieszę. Powiem Wam tak, jeśli o mnie chodzi, ja Wam nie będę mówiła, co Wy macie robić, co macie nie robić ze swoim zdrowiem, ale z mojej perspektywy, to co mi to daje, to przede wszystkim takie poczucie, że za niemałe pieniądze, niemały nakład, tak naprawdę zaangażowany, można powiedzieć, daje sobie niezłą dawkę zdrowia.
Tak, ten zastrzyk kosztuje mnie 20 czy 22 funty i to się robi raz na 3 miesiące i ja dzięki temu mam spokojną głowę, jeśli chodzi o właśnie niedoboru tej witaminy, która jednak jakby nie było jest bardzo ważna, ja już Wam o tym mówiłam i warto się tematem zainteresować. Ja oczywiście zanim przystąpiłam do... Zanim poszłam na ten zastrzyk, ja wiedziałam, jakie są moje wyniki badań. Ja miałam dość duży niedobór tej witaminy. Co prawda teraz będę robiła drugi raz zastrzyk, więc myślę, że żeby wrócić do tej takiej równowagi, minie trochę czasu. Ale za jakiś czas ja sobie ponowię moje badania, szczególnie właśnie pod tym kątem. I myślę, że wyniki będą dużo lepsze, bo ja nawet po tym jednym zastrzyku zauważyłam pewną zmianę. Ja oczywiście też wprowadziłam zmiany inne w swojej codzienności, ale mimo wszystko wiem, że ten zastrzyk mi dużo dał. Tak jak mówię, teraz jadę na drugi, więc to już będzie uzupełnienie. No i się bardzo cieszę. Teraz tak, dzisiaj jest wielki dzień. Po pierwsze, witaminka. A po drugie, zaraz Wam powiem, tylko sobie przejdę przez ulicę. Czekam, aż będzie wolne, a można iść. Druga sprawa to to, że dzisiaj debiutuję w moim pięknym szaliku szkockim. Bardzo się cieszę, że go w końcu założyłam. Ja już jakiś szalik tam zakładałam tej jesieni, ale czekałam na taki dzień, kiedy faktycznie swobodnie się wybiorę do wyjścia. I tak będę celebrować tą jesień. No i w ten oto sposób, ajdę se tędy, w ten oto sposób powstał taki outfit. O tak, mam szary sweterek, mam szare takie na nie mogę tego zrobić, o, szare na nogach takie skarpetki, do tego moje oczywiście ulubione buty. Tutaj krata, no po prostu jesień, jesień. Mamy to. Pierwszy raz założyłam mój wymarzony, wyczekany szalik. Idę na przystanek. Mam jeszcze dużo czasu, żeby dojechać. Mam nadzieję, że tym razem autobus w Gateshead nie zrobi psikusów. I będę tam na czas. A zobaczcie, co tutaj się stało. Wandalizm się wydarzył. Oczywiście słuchaweczki muszą być. Zmierzam już do Eli i się zastanawiam, czy dzisiejszy zastrzyk to mnie sieknie, czy nie. Ostatnio nie sieknął. Nic mi nie było, nic nie czułam, nic. Nie miałam żadnych ani uderzeń, gorąca, zimna, kompletnie niczego. Ale może się tak zdarzyć, że na przykład się zrobi człowiekowi chłodno albo coś takiego. No, a ja nic takiego nie miałam kompletnie. Wszystko było cacy. No i dlatego się zastanawiam, czy dzisiaj sieknie. Ale to Wam powiem, jak sieknie. No. I jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że ten oto tutaj, ten on, to jest, wiecie, to jest wełna. On w ogóle nie drapie. Nic a nic. Jest bardzo wygodny, jest taki cieplusi, milusi. On jest tak milusi w dotyku i tutaj przy szyjce fajnie otula. Coś wspaniałego. No zobaczcie, idzie po zdrowie i z fają w ręce.
A ja swoją drogą po raz kolejny pokrzyżowałam Eli plany, bo jak ostatnio byłam spóźniona, grubo spóźniona, bardzo dużo byłam spóźniona, tak dzisiaj jestem dużo, dużo przed czasem. Wysiadłam z autobusu jakieś niecałe 20 po pierwszej, a mam być na drugą, a pisałam w międzyczasie z Elą, że wolałam jechać wcześniej, jakby jakieś autobusy znowu leciały w kulki. No i się pytałam, czy Ela tutaj specjalnie na tą 14 będzie jechała, czy ona tutaj siedzi dzisiaj. W sensie, czy ma dzień pracujący. No i napisała, że na 14 planowała przyjechać, ale że w takim razie się zbiera i postara się tu dotrzeć dość szybko. Ja jej napisałam, żeby się nie spieszyła. No, ale zobaczymy, bo ja już jestem na miejscu. Jest godzina 13:22, no. To tak. Czas jestem naprawdę, ale dobra, zobaczę. Gdzie? Tu. Teraz nie wiem, czy to jest tamte białe okno, czy to jest tu, bo ja już nie pamiętam. Ale nie, zamknięte jest. Tak to by było raczej widoczne, że otwarte. Ale coś się świeci. No, jestem już po. Ej, wiecie co, Ela ma jeszcze teraz już, bo ostatnio miała tylko B12, a teraz ma cały kompleks witaminy B. I będę, tak, następnym razem jeszcze zrobię B12, tak się z Elą umówiłam. I kolejnym, znowu że razem, zrobimy kompleks witaminy B. I później znowu B12. Zresztą to jeszcze dostosujemy do mnie, ale bardzo fajnie. Też moja mama ostatnio wspominała, żebym sobie też się zainteresowała właśnie całą grupą witamin B. I akurat po prostu się tematycznie tak znowu złożyło. Słuchajcie, nic nie dzieje się bez przyczyny. No, idę. Na przystanek mam dosłownie za parę minutek autobus. To jest niesamowite, jak to jest tu wszystko fajnie skomunikowane. Niby mam tą Elę daleko, ale jeśli chodzi o dojazd, to jest piękny. Oczywiście pod warunkiem, jak się autobus nie spóźni. Ale ogólnie dojazd jest fajny. Autobusy też często jeżdżą, bo one jeżdżą tak co 20 minut, a nawet chyba jeszcze częściej. Także jak na autobusy takie dalekobieżne, no to jest bardzo... bardzo fajny odstęp czasowy pomiędzy jednym a drugim. No i co? Się zacięło. Dobrze. Nie będę was zagadywać. Będę, bo jeszcze wam coś powiem. Fajnie sobie też z Elą porozmawiałyśmy o paru sprawach. Powiedziałam Eli o moim tajnym projekcie. Także Ela już wie. No. I fajnie, fajnie. Myślę, że to wszystko, co się wokół mnie dzieje, co tutaj robię i jakie nawiązuję interakcje z osobami, to naprawdę prowadzą do czegoś bardzo dobrego. I ja się bardzo cieszę, że mogę tutaj być. Bardzo się cieszę, że mogę się tutaj realizować. I bardzo się cieszę, że mamy na siebie wszyscy tutaj taki dobry wpływ. Bo się bardzo nawzajem podnosimy górę i każdemu życzę takiego grona, może przyjaciół to by było za dużo powiedziane, no ale grona osób, którymi się otaczamy, to jest naprawdę bardzo ważne w życiu, bo to bardzo często powoduje nasze nastroje, kim się otaczamy, to kim się otaczamy też prowadzi do tego, co robimy i pozwala, że tak powiem, zbierać feedback na temat naszych działań, czy coś ma sens, czy coś nas cieszy. Naprawdę dbajcie o to, z kim przebywacie, bo to jest naprawdę bardzo ważne w życiu. A no i jeszcze jedno miałam wam powiedzieć, czy mnie siekło, czy mnie nie siekło. No chyba mnie siekło, bo mi się buzia nie zamyka, jak widzicie.